perowskit. Świetnie przetwarza energię słoneczną na elektryczną i można z niego wykonywać ogniwa słoneczne. Dostrzegłam coś w tym materiale, bardzo on mnie tak zaintrygował. W Walencji, w Hiszpanii, jako doktorantka zaczęłam nad nim pracować. W momencie, kiedy ten materiał wpadł w moje ręce, w zasadzie całą pracę, opracowanie tego ogniwa zajęło 2 miesiące. Udało nam się naprawdę bardzo dużo zdziałać. Z zagranicy wielu naukowców się do nas przyłączyło, widząc ten niesamowity potencjał, jaki ten materiał w sobą niesie. Jako pierwsze udało mi się stworzyć takie ogniwo, które by było równie wydajne jak takie ogniwo grube na szkle peroskitowe. Mi się udało to zrobić na ultracienkiej folii. Jako pierwsi na świecie pokazaliśmy, że ten materiał nie tylko w laboratorium można wytwarzać tymi technikami laboratoryjnymi, ale można wziąć po prostu drukarkę. Oczywiście ona bardzo przypomina taką zwykłą drukarkę atramentową, jaką mamy w domach, i materiał wydrukować na folii. Już myślimy pod kątem linii produkcyjnej, która by po prostu można by ustawić kilka drukarek i drukować metry, setki metrów, kilometry taśmy pokrytej peroskitem, którą potem można by sprzedawać. Przede wszystkim chodzi o ceny. Ten materiał jest niezwykle łatwy do wytworzenia. Nie potrzeba jest żadnych wysokich temperatur, ani cięcia jakimiś maszynami. Nie potrzeba całej tej wielkiej infrastruktury. Tak naprawdę można ten materiał po prostu nadrukować i takie ogniwo można stworzyć bardzo tanimi metodami. Jest to główną zaletą. Oczywiście ma również wiele innych, na przykład może być różnokolorowy. Możemy sobie na przykład takie ogniwo położyć w kolorze dachówki, którego z daleka nie będzie widać. Nakładać na powierzchnię zupełnie elastyczne, czyli możemy dopasowywać kształtem do już istniejącej architektury, nie niszcząc pejzażu. Każdy z nas mógłby sobie takie ogniwo gdzieś w swój dom wkomponować, dzięki temu bardzo zmniejszyć rachunki za prąd. Energia słoneczna jest zupełnie czysta, cichutka. Moglibyśmy mieć dostęp do energii w miejscach, których do tej pory nie mamy. W miastach na pewno to by znalazło bardzo duże zastosowanie i na pewno zmniejszyłoby zanieczyszczenie dzięki temu, że budynki przede wszystkim mogłyby generować tą energię elektryczną dla siebie. Moglibyśmy pojechać na żagle, gdzie chcemy, i mieć tą energię cały czas, bo powierzchnia żagla, nie wiem, na przykład powierzchnia Zawiszy Czarnego naszego, 600 metrów kwadratowych, no to wystarczy, żeby naprawdę nawet pływać wtedy, kiedy nie ma wiatru. Doceniła to właśnie Komisja Europejska, oceniając moją pracę pod kątem zastosowania w przemyśle. I dzięki temu w tej chwili jestem w stanie funkcjonować już jako firma, której bardzo zależy na tym, aby technologię tą rozwijać w Polsce. Dzięki temu, że jest taka tania i dzięki temu, że byłoby na to nas stać. Ja żyję tym projektem i wierzę w niego całym sercem i będę robić wszystko, żeby rozwinąć go jak najszybciej, ponieważ jest teraz trwa ogromny wyścig. Nie tylko my staramy się skomercjalizować tą technologię, mamy bardzo wielu konkurentów. Chciałabym, żebyśmy byli po prostu pierwsi i żebyśmy to my narzucali w końcu rytm reszcie świata, a nie resztę świata gonili. I to jest właśnie ta szansa, którą musimy wykorzystać. Bo jeżeli teraz się nic nie zadzieje, jeżeli teraz tego nie zrobimy, to potem, no cóż, ja stąd po prostu wyjadę. Pochodzę z Polski, tu mieszka moja rodzina. Bardzo mi zależy, żeby to się odbyło tutaj. Chciałabym tu zostać. Moja bliższa przyszłość należy do peroskitu moja.